aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 9. Z drugiej księgi Samuelowej, z dziewiątego rozdziału. Cały rozdział. Druga księga Samuelowa, dziewiąty rozdział. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania do domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mojego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Liebe Geschwister, wir haben in dem Lied von der Gemeinschaft gesungen. Umiłowani bracia i siostry, w pieśni śpiewaliśmy o społeczności. Und auch im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass wir uns vor den Füßen des Herrn zu den Füßen des Herrn Jesus in Gemeinschaft mit ihm befinden möchten. Jak również w modlitwie to żeśmy podkreślili, że w społeczności z Panem Jezusem chcemy zasiadać zgromadzeni przy jego stopach. Und wenn wir uns fragen, wofür wir eigentlich leben, i jeżeli byśmy siebie samych zapytali, po co w zasadzie my tutaj na ziemi żyjemy, dann finden wir die Antwort im ersten Brief des Johannes in Kapitel 1, Vers 3. To znajdujemy na to odpowiedź w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. Wo uns gezeigt wird, dass wir geschaffen sind für die Freude in der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit seinem Sohn. Gdzie jest napisane, że zostaliśmy stworzeni, abyśmy żyli w radości społeczności z Bogiem Ojcem i Jego Synem. Und bevor wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, i zanim żeśmy w ogóle w życiu przyszli do Pana Jezusa, um ihn anzunehmen als unseren Retter, als unseren Heiland, aby go przyjąć jako naszego Zbawiciela i naszego Ratownika, da waren wir tot in Sünden und Vergehungen. To byliśmy w naszych grzechach i przestępstwach umarłymi przed Bogiem. Aber dann ist uns die Gnade und die Güte Gottes erschienen, heilbringend in dem Herrn Jesus. Ale też okazała się nam łaska Boża w Panu Jezusie, przynosząca nam zbawienie. Und die große Frage Himmel oder Hölle ist geklärt worden.
I te ważne pytanie, czy do nieba, czy do piekła, zostało teraz już w naszym życiu wyjaśnione. Durch den Glauben an den Herrn Jesus haben wir eine Zukunft im Himmel. To przez wiarę w Pana Jezusa mamy zapewnioną przyszłość w niebie. Und nachdem diese Frage Himmel oder Hölle geklärt ist, i po tym, gdy została już wyjaśniona sprawa tego nieba i piekła, gibt es im Leben des dann gläubigen Menschen, to w życiu wszystkich ludzi wierzących, eine Frage, die ähnlich lautet, pojawia się pytanie, które podobnie również brzmi, nämlich Himmel oder Erde. Mianowicie, czy niebo, czy ziemia. Wir als Christen müssen uns entscheiden. To my, jako chrześcijanie, musimy zadecydować. Einmal haben wir uns entschieden, das Heil des Herrn Jesus anzunehmen und wir wissen unsere Zukunft bei ihm. Kiedyś żeśmy podjęli decyzję i teraz wiemy, że nasza przyszłość jest związana razem z nim. Aber auch heute müssen wir uns entscheiden, ob wir für diese Erde oder für den Himmel leben. Ale dzisiaj musimy dalej podejmować codziennie decyzję, czy chcemy żyć dla nieba, czy dla ziemi. Und diese Frage muss ausgerichtet werden einmal. I to pytanie musi być postawione po raz pierwszy. Aber in unserem praktischen Leben muss sie eigentlich jeden Tag wieder neu beantwortet werden. Kiedyś w naszym życiu po raz pierwszy, ale na co dzień musimy to pytanie ciągle na nowo, codziennie powtarzać. Und unsere Ausrichtung für unser Leben hier auf der Erde. I nasze ukierunkowanie w stosunku do życia na tej ziemi. Das, was in unserem Herzen ist. Czyli wszystko to, co my mamy w naszym sercu. Das zeigt sich auch in unserem Wandel hier auf der Erde. Będzie się objawiało w naszym praktycznym chodzeniu tutaj po tej ziemi. Diese Gedanken finden wir in dem Bild bei Mephiboset. Te wszystkie myśli znajdujemy zobrazowane w tym obrazie, który czytaliśmy, dotyczącym właśnie Mephiboszeta. Und mit der Hilfe des Herrn wollen wir uns diese Stationen einmal anschauen. I to z pomocą Pana chcielibyśmy przyjrzeć się właśnie temu problemowi. Wir haben das ganze Kapitel 9 gelesen. Przeczytaliśmy cały 9 rozdział tej drugiej księgi Samuelowej. Diese Geschichte, die wir gelesen haben, die hat zwei vorlaufende Dinge noch. Ta historia, którą przeczytaliśmy, to łączy się z dwoma zdarzeniami, które wcześniej się zdarzyły. Dinge, die mit in diese Geschichte hineinspielen. I są to rzeczy, które odegrały wielką rolę w tym zdarzeniu, które jest opisane w 9 rozdziale. Da gibt es zum einen diese Begebenheit in 1. Samuel 20. Po pierwsze jest opisane zdarzenie w pierwszej księdze Samuelowej w 20 rozdziale. Wo der verworfene David mit Jonathan zusammen ist. Czytamy tam o tym odrzuconym Dawidzie, który przebywa razem z Jonatanem. Und sie sich gegenseitig die Treue versprechen. I czytamy w tym rozdziale, że oni sobie wzajemnie złożyli przysięgę wierności. Und wenn wir diesen Vers einmal lesen, i gdybyśmy przeczytali te wiersze dotyczące właśnie tego zdarzenia, in 1 Samuel 20, Vers 15, czytamy to w pierwszej księdze Samuelowej w 20 rozdziale, w 15 wierszu. Am besten Vers 14. Najlepiej jeszcze zacznijmy od 14 wiersza. Vers 14 bis Vers 16 einschließlich. Od 14 do 16 wiersza. I nie tylko to, bo jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana. Jeżeli zaś zginę, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. Ein Bund zwischen Jonathan und David. Czytamy tutaj treść przymierza zawartego pomiędzy Dawidem i Jonatanem. Jonathan wusste, dass er nicht König sein würde. Jonatan za czasów swojego życia już wiedział o tym, że on nie będzie następcą na tronie królewskim po swoim ojcu. Sondern dass David auf dem Thron sitzen sollte. On wiedział, że na tym tronie królewskim zasiądzie Dawid. Und er hat David schwören lassen.
I to on spowodował, żeby Dawid mu to przysiągł, dass David Güte erweisen würde an seinem Haus. Że Dawid okaże właśnie dobroć całemu jego domowi. Das spielt in diese Geschichte hinein. To właśnie ma wielki wpływ na przebieg tej historii, o której czytaliśmy. Und wenn wir in das, im zweiten Buch Samuel in Kapitel 4 lesen, a gdy teraz zajrzymy do drugiej księgi Samuelowej, do czwartego rozdziału, den Vers 4 einmal komplett. Vers 4. Czwarty wiersz tego czwartego rozdziału, przeczytamy go. A Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, a z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka, aby uciekać. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. Jetzt in der Geschichte, die wir gelesen haben, ist David König. W tej historii, w którą żeśmy w 9 rozdziale przeczytali, widzimy, że Dawid jest już królem. Und er hatte miterlebt, wie sein Freund und Schwager Jonathan ermordet worden ist. On tego doświadczył, dowiedział się o tym, że jego przyjaciel, a jednocześnie też i szwagier Jonathan został w tej bitwie zamordowany. Und große Trauer war in seinem Herzen gewesen darüber, dass Jonathan tot war. I wielki smutek wstąpił w jego serce z tego powodu, że jego przyjaciel Jonathan nie żyje. Und jetzt fragt er, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans willen. I teraz on zapytał domowników swoich, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonathana. Es war in seinem Herzen um Jonathans willen Güte zu erweisen. To właśnie w jego sercu było to pragnienie, aby ze względu na Jonathana wyświadczyć całemu domu Saula dobroć. Aber in Vers 3 wird uns gezeigt, als er mit Ziba redet. Ale w trzecim wierszu czytamy, gdy on rozmawiał ze Sybą, czyli sługą tego domu Saula, dass es nicht nur die Zuneigung zu Jonathan gewesen ist, die ihn Güte erweisen lassen wollte, sondern er wollte Güte Gottes erweisen. I czytamy tutaj wyraźnie zmianę jego nastawienia, bo nie tylko, że chciał wyświadczyć tą łaskę ze względu na Jonathana, ale on chciał wyświadczyć tą łaskę, którą nazwał łaskę Bożą. Und wenn wir in den Brief des Apostel Paulus an Titus gehen, i gdy teraz przejdziemy do listu apostoła Pawła do Tytusa, da finden wir in Kapitel 3, tam możemy przeczytać w trzecim rozdziale, im Vers 4, dass die Güte Gottes und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschienen ist in dem Herrn Jesus. Czytamy w Tytusa trzecim rozdziale, w czwartym wierszu, że objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga. Es war im Herzen Gottes Güte zu erweisen, etwas Gutes zu erweisen gegenüber solchen, die es nicht verdient haben. To było w sercu Bożym, aby objawić dobroć w stosunku do tych, którzy na to w ogóle nie zasłużyli. Und das ist etwas, was wir uns tief in unser Herz setzen möchten. I to jest właśnie rzecz, którą powinniśmy sobie głęboko wygrawerować w naszym sercu. Da ist ein Gott, der gütig und barmherzig, gnädig und langsam zum Zorn ist. Jest taki Bóg, który jest dobrotliwy, łaskawy i który nie jest rychły do wykonywania gniewu swego. Ein Gott, der uns Barmherzigkeit und Gnade schenkt. Jest to Bóg, który nas obdarza miłosierdziem i łaską. Wir haben es nicht verdient. Nie zasłużyliśmy na nią. Ein Mephiboset hatte diese Güte nicht verdient. Mephiboset nie zasłużył na tą łaskę Bożą. Der Stellung nach war er ein Feind Davids. Bo według swojego stanowiska, ze względu na to, że był potomkiem Saula, był jednocześnie automatycznie nieprzyjacielem Dawida. Wenn wir in Vers 3 gelesen haben, dass der Ziba darauf hingewiesen hat, ja, es ist noch jemand da, aber er ist lahm an beiden Füßen. Gdy żeśmy przeczytali w trzecim wierszu, że Syba to poświadczył, że jeszcze ktoś taki jest, który jest z domu Saula, człowiek, który jest kulawy na obie nogi, dann ist auch das ein Bild für uns. Wir sind lahm von Geburt an.
To ten opis jest właśnie opisem wszystkich nas, dlatego że my z naszego starego człowieka, z naszego urodzenia jesteśmy takimi kulawymi na obie nogi przed Bogiem. Wir können nicht zu Gott gehen. My nie jesteśmy w stanie iść do Boga. Wir können ihm nicht dienen. Nie jesteśmy w stanie Mu służyć. Wir können nicht in seinem Heer kämpfen. My nie możemy w Jego armii walczyć dla Niego. Wir sind lahm. My jesteśmy kulawi. Keine Kraft zu einem Wandel zu Gottes Ehre. Nie mamy w sobie żadnej siły, abyśmy pielgrzymowali w tej pielgrzymce naszego życia ku chwale Bożej. Und dieser Mephiboset wohnte bei einem Mann, der hieß Makir. Ten Mephiboset mieszkał w domu pewnego męża, który nazywał się Machir. Czwarty wiersz. Er wohnte in einem Land, das hieß Lodebar. I mieszkał w dodatku w takim kraju w Lodabar. Dieses Wort Lodebar bedeutet Land ohne Weide. To słowo Lodabar tłumaczy się kraj bez pastwiska. Wo es keine Weide gibt, da gibt es kein Getreide. Bo tam, gdzie nie ma pastwiska, tam również też i nie może narodzić się i zboże. Da wächst kein Brot. To znaczy, że w tym kraju nie rośnie chleb. Da gibt es nichts für das Vieh. Tam w tym kraju nie ma też pożywienia dla bydła. Nicht für mich selber. A więc to jest kraj, który nie może niczego mnie samemu zaoferować. Nicht für meine Familie. Niczego dla mojej rodziny. Und auch nicht für das Opfer für Gott. I dodatkowo niczego nie może mi dać, co nadawałoby się do złożenia ofiary Bogu. Wir erinnern uns an den Zustand, den wir gehabt haben. Przypominamy sobie ten stan, w jakim my żeśmy się znajdowali. Nichts zu essen. Niczego nie mieliśmy do jedzenia. Und kein Opfer für Gott. I nie mogliśmy niczego przynieść dla Boga, żadnej ofiary. Und in diese Situation kommt die Güte Gottes. I właśnie w takiej sytuacji wychodzi naprzeciw dobrotliwość Boża. Dieser Mann Mephiboset hat einen Namen. Er wird in Vers 5 zum ersten oder in Vers 6 zum ersten Mal genannt. To imię Mephiboset, które po raz pierwszy jest wymienione w szóstym wierszu. Und er macht das ganze Dilemma dieses Mannes deutlich. Tłumaczy się w tak dobitny sposób, że pokazuje właśnie dobitnie to inwalidztwo tego człowieka, że jest kulawy na dwie nogi. Dieser Mann hat einen Namen, Mephiboset, den kann man in zwei Richtungen verstehen oder übersetzen. Te imię można dwojako przetłumaczyć. Einmal bedeutet es ist ein Verbreiter von Schande. Z jednej strony można to przetłumaczyć, że to jest człowiek, który rozprzestrzenia hańbę. Als Jonathan seinem Sohn diesen Namen gegeben hat, gdy Jonathan dawał swojemu synowi takie imię, da war ganz Israel voll mit Götzen. To Izrael znajdował się w stanie opłakanym. On był pełen bałwochwalstwa. Überall waren Götzenbilder, waren Schandmale. Wszędzie, w całym kraju znajdowały się bożki i miejsca hańby, jeśli chodzi o chwałę Bożą. Orte, die Gott verunehrten. Były to miejsca, które zniesławiały Boga. Und Jonathan hat seinem Sohn vielleicht diesen Namen gegeben. I Jonathan może właśnie dlatego dał swojemu synowi takie imię, um in seiner Bestimmung deutlich zu machen, diese Schande soll aufhören. Aby w swoim wewnętrznym nastawieniu chciał to przedstawić w imieniu tego syna, że kiedyś przecież musi ta hańba być zdjęta z tego kraju. Diese Götzen sollen zerstört werden und sie sollen verbreitet werden im Sinne von zerstreut. I te wszystkie bożki mają być usunięte i starte na proch. Die Asche soll verbreitet werden. Albo spalone w ogniu, a popiół z nich miałby być rozsypany. Es soll nichts übrig bleiben von diesen Götzen. Czyli to oznacza, że nie miało nic pozostać, ani śladu z tych bałwanów. Aber nun war dieser Mephiboset kein Thronfolger. A tak też ten Mephiboset nie był następcą tronu. Er war kein Mann mit Einfluss. On nie był mężem, który miał jakikolwiek wpływ. Sondern überall da, wo er hinkam, verbreitete er Schande. Ale wszędzie tam, gdzie przychodził, on rozprzestrzeniał hańbę.
Wenn wir in 1. Samuel 5, Vers 8 lesen, dann werden wir in 2. Samuel 5, Vers 8, dann werden wir finden, was der David von diesen Menschen hielt, die lahm waren. Jeżeli przeczytamy z 2 Samuelowej, z 5 rozdziału, 8 rozdział, wiersz, to możemy się przekonać, jak Dawid traktował tego rodzaju ludzi. Vielleicht kannst du den Vers mal lesen. 2. Samuel 5, Vers 8. Przeczytamy ten wiersz, 2 Samuelowa, 5 rozdział, 8 wiersz. W tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Solch ein Mann war Mephiboset geworden. Właśnie takim mężem stał się Mephiboset. Es geht fast nicht mehr tiefer. Bitte? Man kann fast nicht mehr tiefer gehen. Nie da się już upaść albo spaść w społeczeństwie niżej niż on się znajdował. Was mag in dem Herzen von Mephiboset gewesen sein, als er gehört hat, er soll zum König David kommen? I teraz wyobraźmy sobie, co działo się w sercu tego Mephiboseta, gdy on usłyszał to polecenie, masz stawić się u króla. Es war klar, was bei den Nationen ein neuer König mit dem alten König und den Nachkommen des alten Königs normalerweise gemacht hat. To było w tamtych czasach dla wszystkich jasne, co robi król, który zostaje ustanowiony w miejscu króla poprzedniego. On po prostu wytępia całą rodzinę poprzedniego króla. Jetzt macht er sich auf zu David. I tak Mephiboset zebrał się i dotarł do Dawida. Und wir haben gelesen, dass er zu David kam und er beugte sich nieder und er fiel auf sein Angesicht. I czytaliśmy o tym, że gdy dotarł do Dawida, to padł na swoją twarz przed Dawidem. Wir können uns das schwer vorstellen, weil wir solch eine Situation heute nicht mehr kennen. Diese Abhängigkeit von einem anderen Menschen. Trudno nam sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach taką sytuację, dlatego że to już w naszym społeczeństwie w ogóle nie oglądamy. Jest to wyraz głębokiej zależności człowieka od drugiego człowieka. Wir leben in einer Welt von Demokratie. Dlatego że żyjemy w świecie rządzonym demokratycznie. Wir leben in einer Welt von Selbstbestimmung und von Menschenrechten. My żyjemy w świecie, gdy człowiek sam postanawia swoje własne prawa i gdy twierdzi, że ma prawo do tego. Das gab es damals nicht. Czegoś takiego wtedy nie było. Und wir sollten nie vergessen, dass das Bild, was wir heute gemalt bekommen in unserer Position gegenüber Gott, dass dieses Bild falsch ist. I musimy sobie to uświadomić, że obraz naszego społeczeństwa w takiej sytuacji, w jakiej byśmy byli stawieni przed Bogiem, jest całkowicie błędnym obrazem. Wir leben auch heute in einer Zeit, wo wir glauben, wir könnten Gott in die Augen schauen. Das meinen die Menschen. Żyjemy w takich czasach, że ludzie twierdzą, że mogliby stanąć oko w oko z Bogiem. Aber hier wird uns gezeigt, welche Einstellung, welche Haltung wir gegenüber dem großen Gott haben müssen. Ale tu w tym wierszu oglądamy, jakie usposobienie, jakie nastawienie powinno w nas być, gdybyśmy stanęli przed tym wielkim Bogiem. Auf unseren Knien, vor ihm im Staub, auf dem Angesicht. Paść na swoje kolana, a twarzą w proch ziemi. Und genau das ist die Haltung, die, wenn ein Mensch sie annimmt, bei Gott Anerkennung findet. To jest właśnie też i właściwe nastawienie człowieka, jeżeli on chce przyjść do Boga i znaleźć u Niego przyjęcie. Derjenige, der eine niedrige Gesinnung hat, der sich beugt vor Gott, der bekommt Gnade. Tylko ten, który jest w stosunku do samego siebie niskiego mniemania, który uniży się głęboko przed Bogiem, tylko ten może doświadczyć przyjęcia przez Boga. Und soweit wir hier heute Nachmittag oder heute Mittag das auch schon in unserem Leben getan haben, dass wir uns gedemütigt haben vor Gott. I wszyscy, jak tutaj na tej sali jesteśmy, ktoś, kto już upokorzył się kiedyś w swoim życiu przed Bogiem i padł przed Nim, so durften wir auch erfahren, was ein Mephiboset hier erfährt.
Mogliśmy wtedy, w tym momencie doświadczyć właśnie tego, co doświadczył w tamtym czasie Mefiboszet. David wendet sich diesem Mefiboset zu und nennt ihn bei seinem Namen, Mefiboset. Dawid zwraca się do tego człowieka, wymieniając go po imieniu. Und es ist wohl in allen Sprachen der Welt überall das Gleiche. Je nachdem, wie man so einen Namen ausspricht, ist schon eine Botschaft darin. I to już na pewno w każdym języku ziemi jest zrozumiałe, że w jakim nastawieniu, jakiej tonacji my wypowiemy imię danego człowieka, to od razu możemy wyczytać, co w następnym zdaniu będzie powiedziane. Ein Vater ruft seinen Sohn. Ojciec na przykład woła swojego syna. Und schon so wie der Vater den Sohn ruft, weiß der Sohn ganz genau, was jetzt kommt. I w takim tonie, w jakim ojciec po imieniu woła swojego syna, syn z całą pewnością już się zorientuje, co ojciec w następnym zdaniu powie, jakie jest jego nastawienie do niego. Und so wird auch der Mephiboset in der Stimme von David gehört haben. I na pewno też i Mefiboszet w tym głosie Dawida musiał to zrozumieć. Wie die Herzenshaltung von David ihm gegenüber war. Jakie jest nastawienie serca Dawida w stosunku do niego? Es war kein Donnern. To nie był głos grzmiący. Sondern es war Liebe. Nie, to był głos miłości. Und wenn wir an Jesaja 43 Vers 1 denken, a gdy pomyślimy o księdze Izajasza 53 rozdział, pierwszy wiersz, dann sagt Gott dort zu Israel, to czytamy o tym, że Bóg powiedział do Izraela: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nie bój się, ja ciebie wezwałem po imieniu twoim, moim jesteś. Und in Vers 7 finden wir genau das, dass David auch zu ihm sagt: Fürchte dich nicht. I rzeczywiście w siódmym wierszu możemy to przeczytać, że Dawid do niego powiedział: Nie bój się. Sind wir dafür dankbar, die wir den Herrn Jesus als unseren Heiland haben? Czy jesteśmy za to wdzięczni wszyscy ci, którzy tu jesteśmy na tej sali i którzy już posiadamy Pana Jezusa jako Zbawiciela? Dass diese Güte und die Menschenliebe Gottes in dem Herrn Jesus erschienen ist für uns? Że ta dobroć Boża i miłość do człowieka objawiła się w osobie Pana Jezusa dla nas? Dass wir den Herrn Jesus als unseren Weg zu Gott kennen dürfen? Że poznaliśmy Pana Jezusa jako naszą drogę prowadzącą do Boga. Und dass wir ihn gehen durften? I że to my mamy prawo teraz tą drogą pójść. Dass wir das Recht haben, jetzt Kinder Gottes zu sein? Ale więcej jeszcze, że mamy prawo stać się dziećmi Bożymi. Und das nur deshalb, weil wir sein Angebot der Gnade angenommen haben. A to tylko z tego powodu, że przyjęliśmy jego ofertę łaski. David sagt Mephiboset, dass er Güte an ihm erweisen möchte. Dawid powiedział do Mefiboszeta, że on chce mu wyświadczyć łaskę. Um seines Vaters Jonathan willen. Ze względu na twojego ojca Jonatana. Nicht um seinetwillen. To nie z powodu jego tego Mefiboszeta woli. Und ist es bei Gott uns gegenüber nicht auch so? I czy tak też i nie było w przypadku sytuacji Boga w stosunku do nas? Dass Gott uns Güte erweist um seines Sohnes Jesus willen? Że to On wyświadcza nam swoją dobrotliwość i łaskę ze względu na swojego umiłowanego Syna? Wollen wir das nie vergessen? Nie zapominajmy tego nigdy w naszym życiu. Der Herr Jesus ist der, den Gott sieht, wenn er uns sieht. To Pan Jezus jest tym, na którego spoczywa najpierw spojrzenie Boże, gdy Bóg patrzy na nas. In Vers 7 haben wir gesehen, dass David alle Felder des Königs Saul zurückgeben wollte an Mephiboset. W siódmym wierszu czytamy o tym, że Dawid chce zwrócić wszystkie pola albo posiadłości ziemskie, jakie posiadał kiedyś Saul, właśnie Mefiboszetowi. Was mag das gewesen sein für einen Mann, der in Lodebar wohnt? Cóż to była za wspaniała wiadomość dla takiego męża, który na wygnaniu w Lodebar musiał mieszkać? Plötzlich hat er viele Länder. Nagle on staje się właścicielem wielu posiadłości, wielu pól. Er hat viel Weide. On ma teraz nagle wiele pastwisk do dyspozycji. Er hat viel Vieh.
On może teraz mieć wiele bydła. Und er hat viele Knechte. I on może teraz posiadać wielu sług. Und damit ist aller Mangel zu Ende, aller Armut, aller Hunger und er hat sogar etwas, was er Gott opfern kann. I tym samym kończy się jego nędza, jego bieda i brak pożywienia, ale ponadto jeszcze ma też i rzeczy do dyspozycji, które może Bogu ofiarować. Wenn wir das auf uns beziehen, gdy to teraz zastosujemy w obrazie na nas samych, so ist mit unserer Bekehrung unsere Hungersnot zu Ende. To musimy stwierdzić, że nasz głód przed naszym nawróceniem powinien po nawróceniu się zakończyć. Wir haben Brot und Fleisch. Mamy teraz i chleb, i mięso. Wir haben das Leben gefunden. Czyli myśmy znaleźli po prostu życie. Wir haben Nahrung für unser Herz, für unsere Seele immer. Nahrung. Mamy pożywienie dla naszego serca na zawsze. Aber das ist noch nicht alles. Ale to jeszcze nie wszystko. Jetzt kommt etwas, was noch weit, weit über die Versorgung hinausgeht. A teraz następuje coś, co daleko, daleko dalej sięga niż te sprawy zaopatrzenia. David holt Mephiboset an seinen Tisch. Dawid sadza tego Mefiboszeta do swojego królewskiego stołu. Und wir haben am Ende von Vers 7 gelesen. Czytaliśmy o tym pod koniec siódmego wiersza. Du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Ty zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Nicht nur ab und zu. To nie było tylko zaproszenie od czasu do czasu. Beständig. Stale, po wszystkie czasy. Nicht nur an einem Nebentisch. Nie był to tylko jakiś boczny stół w jadalni królewskiej. Nicht nur im Haus Davids. Nie tylko jakiś pokój w domu Dawida. Sondern am Tisch des Königs. Nie, to był stół królewski. Stellen wir uns das für Mephiboset vor. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało, gdy Mefiboszet to usłyszał. Da sitzt der König mit seinen Söhnen. Przy tym stole siadał król ze swoimi synami. Dieser König, der große Macht hat. Ten król, który dysponował wielką władzą. Umgeben von Dienern. Otoczony rzeszą sług. Überfluss. Żyjący w dobrobycie. Freude. Żyjący w radości. Und dort kommen alle Informationen hin. I tam do niego spływały wszystkie informacje. Das, was wichtig ist im Reich Israel, wird dort besprochen zuerst. To, co było ważną rzeczą w Izraelu, to przy tym stole najpierw było omawiane. Dort redet der König mit seinen Söhnen. Tam przy tym stole król rozmawiał ze swoimi synami. Und unter ihnen sitzt Mephiboset. A pomiędzy nimi siedzi Mefiboszet. Können wir das übertragen auf uns? Czy możemy ten obraz przenieść na nas samych? Liebe Geschwister, das ist die innerste Gemeinschaft, die wir überhaupt nur haben können. Tak, umiłowani bracia i siostry, jest to obraz najściślejszej społeczności, jaką możemy sobie wyobrazić i w którą zostaliśmy wprowadzeni. Dieses beständige Essen am Tisch des Königs. To ciągłe jadanie u stołu królewskiego. Ist in geistlicher Weise auch unser Teil. To również w duchowym względzie jest naszym udziałem. Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Bo mamy społeczność z Ojcem i jego synem. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. I to wam piszemy, aby radość wasza była pełna, czytamy w Nowym Testamencie. Völlige Freude in der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und mit seinem Sohn und untereinander. Pełna społeczność, pełna radość pomiędzy Bogiem a nami, pomiędzy Synem a nami i pomiędzy nami wszystkimi. Mephiboset hat das sehr wohl zur Kenntnis genommen und das war etwas sehr, 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 sehr Großes für sein Herz. Mephiboset to wszystko zrozumiał i było to bardzo, bardzo, bardzo wielką rzeczą dla niego. Und er beugt sich wieder nieder. On znowu teraz głęboko się pokłonił przed królem und sagt zu David, i powiedział do Dawida: Was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin?
Czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Ein toter Hund. Zdechły pies. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist in Polen, aber bei uns in Deutschland sind Hunde inzwischen wichtiger geworden als Kinder. Nie wiem, jak to u was w kraju jest, ale u nas w Niemczech w międzyczasie w tych obecnym społeczeństwie psy stały się ważniejsze dla ludzi niż dzieci. Nicht nur, dass es viel mehr Hundebesitzer als Familien gibt. Es ist nicht nur so, dass es mehr Hundebesitzer als Familien gibt mit Kindern. Nie tylko doszło do tego, że jest w Niemczech więcej posiadaczy psów niż zdrowych rodzin. Es gibt inzwischen auch Hundefriedhöfe. Ale również w międzyczasie zostały założone cmentarze dla psów. Wo diese Tiere in einer Zeremonie beigesetzt werden. Gdy wszystkie te zwierzęta z wielką ceremonią są grzebane. Und auf das Grab kommt ein Kreuz. A nad grobem jest stawiany krzyż. Genau das Gegenteil davon war früher. I dokładnie coś przeciwnego było w tamtych czasach. Ein toter Hund, der wurde nicht angesehen. Nikt nie spojrzał na zdechłego psa. Es gab so viele Hunde, die musste man erschlagen. A było tak wiele psów, że musiały być zabijane. Es waren unreine wilde Tiere. Bo dla Izraela były to nieczyste, dzikie zwierzęta. Und man war froh für jeden Hund, der tot war. I wszyscy byli zadowoleni, gdy następny pies został zabity. Und damit vergleicht sich der Mephiboset. I właśnie z takim zwierzęciem zdechłym porównuje siebie samego Mefiboset. Vergessen wir oft, wer wir waren? Czy nie jest tak, że często zapominamy o tym, kim my byliśmy? Efeser Kapitel 2 Vers 1. Efezjan 2 rozdział 1 wiersz. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Czytamy tam takie słowa: i wy, którzy byliście umarłymi w waszych grzechach i przestępstwach. Der David selber, wenn er das hört, erinnert sich vielleicht daran, wie er sich gegenüber dem Großvater Mephibosets, gegenüber Saul, auch mal geäußert hat in 1. Samuel 24. Dort sagt David von sich selber, Saul gegenüber: wer bin ich als ein toter Hund? Dawid na pewno natychmiast sobie przypomniał takie zdarzenie, o którym czytamy w pierwszej Samuelowej, gdy on, stojąc przed dziadkiem tego Mefiboszeta, przed królem Saulem, użył dokładnie takiego samego określenia: kimże ja jestem, jak właśnie nic więcej jak taki zdechły pies. Der Apostel Paulus hat uns ermahnt. Apostoł Paweł napomina nas, dass wir niemals etwas von uns denken sollen, da wir doch nichts sind. Nigdy nie myślcie o sobie więcej niż ponad to, że nikim jesteście. Alles das, was wir von Natur aus sind, bo wszystko to, kim my jesteśmy z naszej starej natury, finden wir wieder in diesem Bild des toten Hundes. Mamy właśnie naocznie zobrazowane w obrazie tego zdechłego psa. Wozu sind wir gemacht worden? A kim zostaliśmy teraz uczynieni? Albo do czego zostaliśmy powołani? Zu solchen, die in Gemeinschaft mit Gott sind, dem Vater und mit seinem Sohn. Takimi, którzy zostali przeniesieni do społeczności z Ojcem i ze Synem. Die bevorrechtigt sind, beständig am Tisch des Königs zu essen. Którzy są upoważnieni, aby ciągle zasiadać u stołu królewskiego. In den nächsten Versen lesen wir dann, dass Ziba seinen Auftrag bekommt, das zu tun für Mephiboset, was David ihm sagt. W następnych wierszach dowiadujemy się, co ma zrobić sługa Syba, aby wszystko to było dla dobra tego Mephiboseta. Und David war es ganz wichtig, dass dieser Ziba wusste, welch eine Stellung der Mephiboset in seinem Herzen hatte, im Davids Herzen. I ten Syba musiał również się dowiedzieć, jak wielkie stanowisko otrzymał Mefiboszet nie tylko w domu królewskim, ale i w sercu samego króla. Am Ende von Vers 10 sagt er: und Mephiboset, der Sohn deines Herrn, soll beständig an meinem Tisch essen. Podkreślał to pod koniec 10 wiersza: lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Auch dem David war es wichtig, diese Gemeinschaft mit dem Mephiboset zu haben.
Tak, również to było rzeczą ważną dla Dawida, aby mieć tą społeczność z tym Mefiboszetem. Und am Ende von Vers 11 finden wir es noch einmal, dass der David es sagt. I pod koniec 11 wiersza jeszcze raz stwierdzamy, że Dawid to podkreśla, co poprzednio powiedział do Syby. Und Mephiboset sprach der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. I czytamy tutaj, i Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Gott möchte gerne, dass wir alle wissen, welch eine Stellung wir in seinen Gedanken haben. Bóg właśnie sobie tego życzy, abyśmy byli tego świadomi, dobrze o tym pamiętali, jak, do jakiego stanowiska zostaliśmy przeniesieni, co było zgodne z jego myślami. Und dann finden wir in dem letzten gelesenen Vers, in Vers 13, dass es auch wirklich so kam. David ist Mephiboset ist umgezogen von Lodebar nach Jerusalem. I w 13 ostatnim wierszu tego 9 rozdziału możemy przeczytać, co w rzeczywistości się stało. Tak, Mefiboszet przeprowadził się z Lodabar do Jerozolimy. Und dort in Jerusalem aß er auch wirklich beständig an dem Tisch des Königs. I tam w Jerozolimie jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Es ist eins, dass Gott etwas möchte. Das ist die eine Seite, dass Gott etwas möchte. To jest jedną rzeczą, że Bóg kiedyś coś chciał. Aber es ist etwas anderes, es ist die andere Seite, dass wir das auch annehmen. Ale z drugiej strony musimy też i być takimi, którzy to przyjmują ze strony Bożej. Das eine ist die Stellung, in die wir gesetzt worden sind durch Gottes Gnade. Z jednej strony jest, widzimy to stanowisko, które my żeśmy otrzymali z łaski Bożej. Das andere ist unsere Lebenspraxis. A z drugiej strony musimy przyjrzeć się naszemu praktycznemu życiu. Und wie wir am Anfang gesagt haben, i tak jak żeśmy na samym początku to podkreślali, nachdem die Frage Himmel oder Hölle geklärt worden ist, dopiero wtedy, gdy zostało całkowicie już to uporządkowane pytanie najważniejsze naszego życia, piekło czy niebo, ist es die Frage Himmel oder Erde? To dalej pozostaje w naszym życiu chrześcijańskim odpowiedź, czy niebo, czy ziemia. Wo ist mein Herz? I teraz właśnie o to chodzi, gdzie się znajduje moje serce. Ist das, was Gott wichtig ist, auch wichtig für mich? Czy również te rzeczy, które są ważne dla Boga, są dla mnie ważne? Gott hat seinen Sohn ans Kreuz von Golgatha gegeben. Przecież Bóg darował swojego Syna na krzyż Golgoty. Damit er mit dir und mit mir Gemeinschaft haben kann. Aby on mógł mieć i z tobą, i ze mną społeczność. Haben wir diese Gemeinschaft mit ihm? Czy my mamy ciągle tą społeczność z nim na co dzień? Genießen wir sie? Czy my z niej się cieszymy, korzystamy z niej? Ist es uns etwas wert, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben? Czy to w ogóle jest rzeczą wartościową dla nas, że my jesteśmy w tej społeczności z Bogiem? Paulus sagt an einer Stelle, dass wir die gelegene Zeit auskaufen sollen. Paweł napisał do nas w jednym miejscu swoich listów, że my powinniśmy ten nasz obecny czas ciągle przed Bogiem wykupywać dla Niego. Was bedeutet kaufen? Co to znaczy kupować? Ich gebe Geld aus und bekomme dafür eine Ware. To oznacza, że ja wydaję moje pieniądze, aby w zamian otrzymać towar. Vielleicht Treibstoff für mein Auto oder Möbel. Vielleicht kaufe ich Treibstoff für mein Auto oder Möbel. Może kupuję paliwo do mojego samochodu albo kupuję meble. Aber wenn ich das Geld für die Möbel ausgebe, dann habe ich es nicht mehr, um mein Benzin zu kaufen. Ale gdy wydam pieniądze na meble, to może mi zabraknąć pieniędzy na codzienne zatankowanie auta. Wie kaufe ich denn meine Zeit aus? I teraz w jaki sposób my mamy wykupywać mój czas, jaki mamy do swój czas, jaki mamy do dyspozycji? Jeder Tag hat 86.400 Sekunden. Każdy dzień ma 46.800 sekund. Was mache ich damit? Co ja z tym czasem robię? Wofür gebe ich sie aus? Na co ten czas ja teraz wydaję? Für die Dinge des Himmels? Czy wydaję go na rzeczy tego nieba? Für die Gemeinschaft mit Gott? Czy wydaję go, aby mieć społeczność z Bogiem? Für das Lesen seines Wortes? Do czytania Jego słowa? Für die Zeit auf den Knien?
Czy wydaję go na ten czas, który mam spędzić na moich kolanach? Für das Weitergeben des Evangeliums? Czy wydaję go na ten czas, który mam poświęcić głoszeniu Ewangelii? Für die Ermunterung der Geschwister? Czy wydaję go na ten czas dla pociechy wierzących? Für die Erziehung meiner Kinder in der Furcht und Ermahnung des Herrn? Czy wydaję go na ten czas, który mam poświęcić na wychowywanie moich dzieci w napominaniu i bojaźni Pańskiej? Wofür gebe ich meine Zeit aus? Tak, na jakie rzeczy wydaję mój czas? Was ist es mir wichtig, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit seinem Sohn? Czy stało się to dla mnie ważne, żeby mieć społeczność z ojcem i jego synem? Mephiboset aß beständig am Tisch des Königs. Mephiboset na zawsze jadał u stołu królewskiego. Beständig. Po wszystkie czasy, ciągle. Er hat nicht gesagt, ich fühle mich nicht wohl heute und vielleicht ist es besser, ich bleib im Bett. On nigdy nie powiedział, o, dzisiaj się źle czuję, ja pozostanę w łóżku. Wie ist das mit uns, wenn es um die Zusammenkünfte geht? A jak sprawa wygląda z nami, jeżeli chodzi o odwiedzanie naszych wspólnych zgromadzeń? Der Herr Jesus Christus ist da. Przecież na tym zgromadzeniu jest obecny Pan Jezus Chrystus. Er hat gesagt, ich bin da. To On nam powiedział, ja jestem tam. Es geht um sein Wort. Przecież tu chodzi o Jego Słowo. Es geht um seine Ehre. Tu chodzi o Jego cześć. Bin ich auch da? Czy ja jestem tam obecny? Oder fühle ich mich heute nicht ganz so wohl und ich bleib besser zu Hause? Albo może powiem, a dzisiaj się źle czuję, zostanę w domu. Ich weiß nicht, welche Rolle bei euch das Fußballspiel führt, was welche Rolle bei euch das Fußballspiel spielt. Nie wiem, jakie ma znaczenie u was gra w piłkę nożną. Ein Bruder war mal in Deutschland in einer Versammlung. Był pewien brat w Niemczech w zgromadzeniu. Und hat an dem Abend, an dem ein Fußballspiel gewesen ist, einen Vortrag gehalten. I gdy pewnego wieczoru akurat był mecz piłki nożnej na pobliskim stadionie, on głosił Słowo Boże w zgromadzeniu. Normalerweise waren da, ich sag mal, 25 Geschwister. Było to rzeczą normalną, że zwykle w tym zgromadzeniu zasiadało około 25 wierzących. An dem Abend waren fünf Alte da. A tego wieczoru na tym głoszeniu Słowa Bożego było obecnych tylko 5 staruszków. Eltern, Söhne und Töchter saßen am Internet oder vor dem Fernseher und haben das Fußballspiel geguckt. Rodzice, synowie, córki tego wieczoru wybrali zasiądnięcie na stadionie przed komputerem, a może przed telewizorem. Ein Mephiboset war lahm an beiden Füßen. Czytamy o tym, że był kulawy na obie nogi. Das war gar keine Frage, wenn Mephiboset dorthin kam zu dem Tisch, dann konnte man das ganz deutlich sehen. To nie było żadnej wątpliwości, w jaki sposób ten Mephiboset musiał dotrzeć do tego stołu królewskiego, a gdy zasiadł, nie było to widać. Er konnte nicht einfach reinkommen. On po prostu nie mógł tak po prostu wejść do jadalni. Vielleicht musste er ganz, ganz langsam laufen. Może musiał iść bardzo, bardzo pomału. Vielleicht hatte er Krücken. Może miał również też i te laski do podpierania. Vielleicht musste er getragen werden. A może było i tak, że musiał być wniesiony do jadalni. Wir wissen es nicht. My nie wiemy, jakie było jego schorzenie. Jeder wusste, er ist lahm. Ale na pewno każdy w tym domu wiedział, on jest kulawy. Keinen Schritt alleine tun können. I nie jest w stanie zrobić sprawnie chociaż jednego kroku. Aber wenn er an dem Tisch beim König saß, sah man das nicht mehr. Ale gdy w końcu zasiadł za stołem królewskim, to nie było już to widać. Er saß da wie einer von den Königssöhnen. On wyglądał wtedy jak jeden ze synów królewskich. Kein Zeichen mehr von seinem Lahmsein. Żadnej oznaki jego kulawości, czy jego inwalidztwa. In der Gemeinschaft mit Gott ist nichts mehr zu sehen davon, dass ich lahm bin. W tej społeczności z Bogiem nie można już tego zobaczyć, że ja byłem kulawy. Wie schön ist die Gemeinschaft mit Gott. Jakże piękną jest społeczność z Bogiem. Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft tun von dem Mephiboset.
Chciałbym jeszcze na zakończenie podać takie krótkie spojrzenie w przyszłość, jeżeli chodzi o tego Mefiboszeta. Um deutlich zu machen, wie wichtig es dem Mefiboset gewesen ist, diese Gemeinschaft auch zu genießen. I aby dobitnie wam to unaocznić, jak było to rzeczą ważną dla Mefiboszeta korzystać z tej społeczności z królem. In 2. Samuel 16 finden wir die Fortsetzung dieser Geschichte. Bo w tej drugiej księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, możemy znaleźć kontynuację jego historii życia. In Vers 1 bis 4, aber diese Verse können wir nicht mehr lesen, finden wir die Beschreibung, wie David fliehen musste vor seinem Sohn Absalom. Nie mamy już czasu, żeby czytać wiele wierszy. Musimy się zagłębić w to i widzimy, że w wierszach od 1 do 4 oglądamy Dawida, który musiał uciekać z Jerozolimy przed swoim synem Absalomem. Und der Ziba, der Knecht von Mephiboset, a Syba, sługa tego Mefiboszeta, wittert eine Chance, jetzt an den Besitz seines Herrn zu kommen. On teraz zwietrzył szansę przejęcia posiadłości swojego pana. Und wir finden hinterher noch in Kapitel 19, wie es wirklich gewesen ist. A w 19 rozdziale mamy to wyjaśnione, jak w rzeczywistości było. Dass der Mephiboset mit dem David zusammen fliehen wollte vor Absalom. Tam czytamy o tym, że Mefiboszet razem z Dawidem pragnął uciekać z Jerozolimy, aby być razem z Dawidem, aber przed fast, Absalomem uciekać. Fast als er fertig ist, nimmt der Ziba diesen Esel und die ganzen Gaben, die für David gewesen sind, und Ziba reitet zu David. A gdy on już był do tego przygotowany, okazało się, że Syba zabrał wszystkie rzeczy i te osły, na których on chciał razem z Dawidem wyjechać i zaprowadził to wszystko do króla Dawida, Syba. Er bringt diese Gaben zu David und verleumdet seinen Herrn Mephiboset. On te rzeczy przynosi w darze Dawidowi i oskarża tutaj fałszywie Mefiboszeta, swojego pana. Daraufhin nimmt der David alles, was Mephiboset besaß, diesem Mephiboset weg und gibt es Ziba. I na to Dawid odpowiadając, wszystko zabrał, co należało do Mefiboszeta i podarował to Sybie. Chodzi o te posiadłości ziemskie. Durch Gottes Güte kann David hinterher wieder zurückkehren. To tylko dzięki Bożej łasce Dawid mógł z powrotem wrócić do Jerozolimy. Und in 2. Samuel 19, ab Vers 25 bis 31 finden wir das Ende der Geschichte. I w 2 Samuelowej, w 19 rozdziale, od 25 do 31 wiersza, oglądamy, jak się ta historia zakończyła. David kehrt zurück und Mephiboset kommt zu ihm. Dawid wraca z powrotem i Mefiboszet wychodzi mu naprzeciw. Und Mephiboset zeigt dadurch, dass er in Trauer gewesen ist und seinen Bart nicht gemacht hat und seine Kleidung nicht gereinigt hat, dass er in tiefer Trauer war über David. A w tym czasie, gdy nie było Dawida, to Mefiboszet ani nie golił się, ani nie mył się, ani nie zmieniał odzieży swojej, aby pokazać dobitnie, w jak wielkim zasmuceniu on jest, że Dawid musiał uciekać. Und dass er Ziba, den Mephiboset bei David verleumdet hat. On też wiedział o tym, że został fałszywie oskarżony przez Sybę przed Dawidem. Und in Vers 29 finden wir ein wunderbares Zeugnis von dem Mephiboset. A w wierszu 29, 19 rozdziału mamy opisane wspaniałe świadectwo dotyczące tego Mephiboseta. Er ist viele Jahre bei David in Gemeinschaft gewesen. Ten Mefiboszet, który wiele lat żył z Dawidem w społeczności. Er hat beständig am Tisch Davids gesessen. On zawsze zasiadał przy stole Dawida. Aber er hat nie vergessen, wer er eigentlich war. Ale nigdy o tym nie zapomniał, kim on w zasadzie był. Und er sagt, das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Männer des Todes. On mówi tutaj, że dom mojego ojca nie był w ogóle czymś, na co można by było zwrócić uwagę.
Und doch hast du deinen Knecht, hast du mich, Mephiboset, berechtigt, an deinem Tisch zu essen. A jednak ty mnie, Mephiboszeta, do tego uprawniłeś, abym zasiadał u twojego stołu. Und was für ein Recht hätte ich noch? Was könnte ich noch von dem König, warum könnte ich noch zu dem König schreien? I jakież ja w ogóle miałbym jeszcze prawo, żeby do króla teraz wołać? David sieht ein, dass es dort von seiner Seite nicht ganz weise gewesen ist, den Ziba, das ganze Grund, die ganzen Grundstücke, den ganzen Reichtum Sauls an den Ziba zu geben. Nagle Dawid uświadomił sobie, że popełnił błąd i nie było to rzeczą sprawiedliwą, że wszystką posiadłość zabrał Mephiboszetowi i podarował jego słudze Sybie. Und er sagt, teilt euch, die Hälfte Ziba, die Hälfte Mephiboset. I rozstrzygnął to tak, podzielcie to między sobą, połowę weźmie Mephiboszet, połowę będzie należeć do Syby. Geliebte Geschwister, umiłowani bracia i siostry. Die Antwort von Mephiboset im Vers 31 in 2. Samuel 19. Odpowiedź Mephiboszeta, jaką możemy przeczytać w tym 19. rozdziale 2. Księgi Samuelowej w 31. wierszu. Die macht deutlich, welchen Stellenwert die Gemeinschaft mit dem König für den Mephiboset hatte. Ona dobitnie pokazuje, jaką wartość w sercu Mephiboszeta miała społeczność z tym królem. U nas jest to 30 wiersz. Lies den Vers mal. Hast du ihn gelesen? Vers 31. Vers 31. 2. Samuel 19, Vers 31. Dieser Vers zeigt, wie welchen Stellenwert der hat. Du solltest ihn lesen. Okay. Da sprach Mephiboset zum König, er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. 31, ja. 30 bei uns. Ach, das ist bei euch 30. Okay. U nas jest to 30 wiersz. Wtedy Mephiboszet odpowiedział królowi, niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu. Er mag auch das Ganze nehmen. Niechby i on zabrał wszystko, albo niech zabierze wszystko. Was bedeutet das für uns heute? Co te słowa dla nas w dzisiejszych czasach oznaczają? Wenn wir zum Philipperbrief Kapitel 3 gehen, gdy przejdziemy do listu do Filipian, do trzeciego rozdziału, da lesen wir in Kapitel 3, Vers 7 und 8, to możemy przeczytać w tym trzecim rozdziale, w 7. i 8. wierszu, was der Apostel Paulus zu den Dingen dieser Erde sagt. W jaki sposób Paweł widział wszystkie rzeczy znajdujące się na tej ziemi. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. 7. wiersz. Ale wszystko to, co mi było zyskiem na tej ziemi, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Welch eine Bedeutung hatte für den Apostel Paulus der Herr Jesus? Jak wielkie znaczenie miał dla apostoła Pawła właśnie Pan Jezus. Er sagt, dass er alles für Verlust achtet wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu seines Herrn. I dodaje do tego w 8. wierszu, lecz więcej jeszcze wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. Für die Erkenntnis seines Herrn hat er alles eingebüßt und für Dreck geachtet. Aby poznać swojego Pana, to on teraz tak to docenił, że wszystko, co na tej ziemi, z tego chciał zrezygnować i potraktował jako tylko proch. Vielleicht fragen wir uns manchmal, warum wir so wenig Freude haben. Czasami może siebie pytamy, dlaczego mamy tak mało radości. So wenig echte, bleibende Freude. Tak mało prawdziwej, trwałej radości. Echte, bleibende Freude bekomme ich nur in Christus. Tą prawdziwą i trwałą radość otrzymam tylko w Chrystusie. Nur in der Gemeinschaft mit ihm. Tylko będąc w społeczności z Nim. In seiner Gegenwart sein. Być ciągle w tej obecności Jego. Seine Stimme hören. Zawsze przysłuchując się Jego głosowi. Mit ihm reden. Razem z Nim rozmawiając. Seine Interessen verfolgen.
I wykonując, podążając za wykonaniem tych rzeczy, które będą w interesie Pana. Seine Ehre suchen. Szukając po prostu chwały Pana. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. To wam piszemy, aby radość wasza była pełna.